Marta, ty dość rzadko ostatnio wychodzisz, szczególnie wieczorami. Co cię skłoniło do tego, aby wesprzeć swoją obecnością dzisiejszą galę magazynu Businesswoman & Life? No przede wszystkim informacja, że otwiera się klinika Budzik dla dorosłych i że już to jest sfinalizowane. Ja wspieram swoimi działaniami klinikę Budzik już od dawna, dawien dawna. W tym roku znowu udało mi się wziąć udział w ich kalendarzu. No a Businesswoman & Life wspiera klinikę też Budzik swoimi działaniami i jakby swoją marką, więc no, dlatego tak połączyliśmy siły. Czy ten świat, w którym funkcjonujesz na co dzień, mówię tutaj o show biznesie, o aktorstwie, to jest w twoim odczuciu ciężki kawałek chleba? Na pewno są cięższe. Ta praca jest moją pasją, więc nie wyobrażam sobie chyba robić w życiu nic innego. Oczywiście ma swoje plusy, ma swoje minusy. Na pewno jest, jeśli chce się wykonywać ten zawód tak szczerze i uczciwie, no to jest to na pewno bardzo wyczerpujące emocjonalnie, bywa. Zwłaszcza kiedy się bierze udział w takich projektach, które po prostu mają jakąś swoją wagę, a ja coraz częściej, na szczęście, mam przyjemność w takich projektach brać udział i grać takie role, które jednak kosztują. To nie jest bezkosztowe, wracam wówczas do domu po powiedzmy takim dniu, gdzie mam do zagrania kilka bardzo takich emocjonalnych scen i uwierz mi, że no muszę się wyciszyć, zostać gdzieś sama chwilę, żeby wrócić do pewnej jakiejś takiej równowagi. No oprócz tego jest to właśnie też ta dyspozycyjność i to, że się pracuje o różnych porach, zwłaszcza kiedy ma się już taki świat jak ja teraz, poukładany w miarę, w sensie dzieci, rodzina i chcesz uczestniczyć też w ich życiu, no to czasami bywa wszystko trudne do połączenia, ale myślę, że każda mama bez względu na to, jaki zawód uprawia, no to gdzieś się też z takimi problemami boryka. Czy jest jakaś rola, o której ty marzysz? Nie ma takich ról, w sensie takiej konkretnej, że mogę ci powiedzieć, że chciałabym zagrać na przykład Lady Macbeth. Ale owszem, chciałabym. Nie ma takiej konkretnej roli, ale na pewno teraz jest taki czas w moim życiu zawodowym, że ja chcę wychodzić z własnej strefy komfortu, zawodowej też. I szukam sobie wyzwań, projektów, ról, takich, które są nieoczywiste, które mogą zaskoczyć trochę widza, zaskoczyć też mnie samą, czy ja się w tym odnajdę, czy się w tym sprawdzę. No, które są dla mnie po prostu wyzwaniem i taką rzeką, której nie znam.